Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze serca i nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał pokłon. Piotr podniósł go słowami: wstań, ja też jestem człowiekiem. Wtedy Piotr przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki, i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą, bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech nam Bóg błogosławi. Niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w mojej miłości. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go prosić będziecie w moje imię. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy bracia i siostry, w Chrystusie Panu, Chrystus, dzieląc się z nami umiejętnością miłowania Boga, Boga, który jest miłością, dał do dyspozycji każdego z nas największą i najpotężniejszą siłę, jaka jest na świecie, siłę miłości. To miłość decyduje o tym, czy nasze życie ma sens. Czy czujemy się potrzebni na tym świecie? Czy czujemy się szczęśliwi? Drogi bracie i siostro, czy odkryliśmy już w naszym życiu, jak wielką i potężną siłą jest miłość? Niech miłość ta najpotężniejsza
energia, którą Bóg obdarzył każdego z nas, dokonuje w naszym życiu, w naszych sercu prawdziwych cudów i przemian. Niech przemienia i zdobywa dla Boga serca wszystkich ludzi i cały świat. A teraz powtórzmy za świętym Janem Apostołem następujące słowa. Bracia i siostry, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest od Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, ten nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. My, kochani, modlimy się dziś w szczególny sposób za wszystkie kochane i drogie mamy, aby im Jezus błogosławił żyjącym, a te, które odeszły od nas, aby okazał swoje wielkie miłosierdzie i je zbawił. Moje drogie i kochane mamy, dzisiaj w to wielkie wasze święto ogarniamy was swoją szczególną modlitwą. Na wasze ręce składamy bukiet naszych modlitw, próśb i wiary w to, że wszystkie nasze modlitwy będą wysłuchane, a wy będziecie bardzo hojnie obdarzone Bożą łaską, Jego opieką i miłosierdziem. Dziękujemy dzisiaj wam za waszą miłość, za waszą życzliwość. Dziękujemy wam za wasz nieustanny trud, za wasze poświęcenia, za wasz piękny uśmiech i przede wszystkim za wasze kochające ręce i matczyne serce. I składamy wam najlepsze życzenia dobrego zdrowia, radości i życzliwości oraz pomocy najbliższych. Niech błogosławieństwo Boże ogarnia was w każdy dzień waszego ziemskiego życia i po śmierci. I niech wam błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Szczęść wam Boże, nasze drogie i kochane mamy. Moi drodzy, uroczyste koronacje wizerunku Matki Najświętszej zawsze były i są wspaniałym aktem wyznania naszej wiary i miłości. Przez akt koronacji składamy naszej najlepszej niebiańskiej Matce hołd wdzięczności, hołd miłości. Jak również zapraszamy ją przez to do naszego życia, do naszych serc. Pamiętajmy, jest to wspaniały przykład dla nas, abyśmy się od niej uczyli, jak stawać się ludźmi prawdziwej i praktycznej miłości. Ludźmi Eucharystii, ludźmi Kościoła, ludźmi świętymi i nieskalanymi w obliczu naszego kochającego i wszechmocnego Boga w niebie. Amen. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla naszych drogich, kochanych mam. Wiele łask, błogosławieństw i opieki Matki Najświętszej. A teraz, now we're gonna crown our statue of Blessed Virgin Mary. Blossom today, Queen
I thank you very much for the first communion children who are joining us today during this holy ceremony, and also for the girls who brought flowers, and also we thank Michelle, the director of CCD, and all who were involved in that act of coronation. And now let us proclaim our faith. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezus wszelkich widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, świętych Chrzciciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Moi kochani, nazwani przez Chrystusa Jego przyjaciółmi, skierujmy do Niego nasze ufne prośby i potrzeby serc. Módlmy się za Kościół Boży. Niech pomimo trudności i prześladowań nie przestaje głosić jedynego przykazania Ewangelii, przykazania miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych parafian. Niech w tych czasach wielkiego kuszenia przeciw miłości wiernie wypełniają przykazania Jezusowe. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich. Niech wszystko, w czym uczyniliśmy im krzywdę, będzie naprawione uczynną miłością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą ojczyznę. Niech szczera miłość jej synów wyda wreszcie owoce prawdy i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby parafianie oraz przyjaciele naszej rodziny parafialnej, którzy wiernie wspierają nasz Kościół, doświadczali nieustannej opieki i błogosławieństwa Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za żywe i zmarłe mamusie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych księży i siostry zakonne, którzy pracowali w naszej parafii, za zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców oraz za wszystkie dusze w czyściu cierpiące. Niech dobry i litościwy Bóg obdarzy ich życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu obecnych. Niech każdy z nas żyje według woli Bożej okazanej w miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkie mamy całego świata, aby mogły się cieszyć szczęściem i radością swoich dzieci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pamiętajmy w swoich modlitwach także o naszych mamach opuszczonych i zapomnianych, aby w Bogu i w nas znalazły oparcie i wsparcie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Boże, pomóż nam być posłusznymi, pilnymi i dobrymi dla naszych rodziców. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Teraz w chwili ciszy zanieśmy do Boga nasze potrzeby i intencje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, napełniaj nasze serca żarliwą miłością Ciebie i ludzi, abyśmy ku Twojej chwale przynieśli obfity plon dobra, miłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Królowej anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy jej skroń. Jej serca w ofierze składajmy, ze łzami wołając doń. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam. Przez Ciebie, o Matko miłość, łask wszelkich udziela nam Bóg, a my Ci oddajemy wdzięczności. Upadłszy do Twoich stóp, o Lilio, jakżeś Ty wspaniała, wszelkich cud rozlewasz woń. O Lilio, jakżeś Ty wspaniała, wszelkich cud rozlewasz woń. Módlmy się, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne. Oczyść nasze serca i dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi.
Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich wszystkich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej przeczystym oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, szczególnie ze świętą Jadwigą, naszą patronką, ze świętą siostrą Faustyną Kowalską, ze świętą Rytą, ze świętym Janem Pawłem II, ze świętymi naszymi patronami oraz ze wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,
w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen, 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 amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności i miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Teraz przekażmy sobie znak Bożego pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. To Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, serce
ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co życie ozłoci. Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak ona. Matka, która wszystko rozumie, serce ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Matka, która wszystko rozumie, każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas.
złoże i zamek rzeki gorący ból. I kochać będę w cichej pokorze, bo to dziękując Bogu Wszechmogącemu i Matce Najświętszej za wszystkie łaski, które otrzymujemy każdego naszego dnia. Odmówmy wspólnie modlitwę, polecając w szczególny sposób w dzisiejszym święcie nasze drogie i kochane matki żyjące i zmarłe. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przeto więc, orędowniczko nasza, one Twoje miłosierne oczy ku nam zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego.
Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca i dusze pokarmem dającym zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Teraz poproszę nasze drogie i kochane mamy obecne wśród nas, aby pochyliły swoje głowy i przyjęły specjalne Boże błogosławieństwo. Boże, który wybrałeś niepokalaną dziewicę Maryję na matkę swego Syna, błogosław wszystkim matkom, obdarz je dobrym zdrowiem, napełnij pokojem i radością, a po długim życiu doprowadź je do szczęścia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Teraz, moi kochani, polecając siebie samych, naszych najbliższych i cały ten nędzny świat, w którym żyjemy, w opiekę i wstawiennictwo świętych aniołów i archaniołów, odmówmy teraz modlitwę do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Wszyscy święci aniołowie i archaniołowie, święta Jadwigo, święta siostro Faustyno Kowalska, święty Janie Pawle II, święta Rito, wszyscy święci nasi patronowie. Jeszcze raz, moje drogie, kochane mamy, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Nie tylko w dniu dzisiejszym, tym szczególnym dniu, w którym odbieracie naszą największą chyba miłość i okazujemy ją wam. Nie powinniśmy tego robić tylko w jeden dzień roku, ale każdego dnia całego roku. Przyjmijcie nasze modlitwy. My zapewniamy o pamięci modlitewnej i będziemy błagać Najświętszą Matkę, najlepszą z matek, aby roztaczała swoją miłość, opiekę macierzyńską nad wami, chroniła was od wszelkich zasadzek i pokus złego ducha i kiedyś po latach szczęśliwych, zdrowych doprowadziła was do niebieskiego królestwa, do Boga. Moi kochani, dziękuję za waszą modlitewną obecność, za wspólny śpiew. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego aktu koronacji. Jest to taki mały znak naszego oddania, hołdu i wdzięczności Matce Najświętszej za jej opiekę nad nami i jej wszelkie błogosławieństwa, które otrzymujemy za jej pośrednictwem. A dziękuję dzieciakom pierwszokomunijnym, które pięknie przychodzą dalej jak królewny, jak książę, bo mamy 3 dziewczynki, jednego chłopczyka, który w tym roku przyjęli Komunię Świętą. I rodzice, kochani, dziękuję wam, że przeprowadzacie je, aby jak najdłużej właśnie chodziły i dawały nam przykład, jak takimi małymi sercami niewinnymi powinniśmy kochać Boga i godnie gościć Go w naszych dojrzałych i dorosłych sercach. Kochani, jeżeli jesteście zainteresowani, ktokolwiek ma swój dom czy jakąś działkę, ziemię, mamy tutaj w kącie lilie powielkanocne, które już parę tygodni czekają w tych doniczkach na tych, którzy zajmą się nimi. Także zapraszam po skończonym nabożeństwie majowym, abyście podeszli. Jest ich dość dużo, także nie weźcie je wszystkie, żeby po prostu nie marnowały się. Zasadźcie je do ziemi, pamiętając, że należy obciąć te przekwitłe badyle gdzieś do 5 cm od doniczki i razem z ziemią z doniczki wrzucić do wykopanego dołka, zalać wodą i dbać co najmniej przez tydzień czasu, aby się zakorzeniło. Jeżeli to zrobicie, to z roku na rok wam będą pięknie kwitły w waszych domostwach. Pamiętajcie, że one właśnie tu były wyeksponowane w naszej świątyni i zdobiły naszą świątynię podczas Wielkiej Nocy. To niejako przynosicie błogosławieństwo, modlitwę, którą przesiąkły do swoich zagród, do swoich domostw. A jeżeli nie macie ziemi, a macie duże doniczki na ziemi, na zewnątrz, możecie to również zrobić do co najmniej bardzo dużej doniczki, bo one się lubią rozrastać i budować te swoje bulwy, cebulki. Jeszcze raz, kochani, życzę błogosławionego, pięknego dnia naszym matkom. Uczcimy je w wyjątkowy sposób, ale jak powiedziałem wcześniej, nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia naszego życia. Korzystajcie z tego, że macie jeszcze te mamy, które jeszcze żyją, które się jeszcze męczą, przeżywają, błogosławią wam.
te drogie i kochane matczyne ręce i to bijące z wielką miłością dla nas serce. Należy im się wszelki hołd, szacunek i wielkie uznanie. Dziękujemy wam wszystkie mamy. A teraz, moi kochani, wystawimy Najświętszy Sakrament i odśpiewamy majówkę. I w ten szczególny dzień, Dzień Matki, będziemy właśnie błagać w tej litanii loretańskiej Matkę Najświętszą, aby chroniła nas wszystkich, a szczególnie nasze mamy, od wszelkich zasadzek i pokus złego ducha. Szczęść Boże i Bóg zapłać. Zbawczak postio, godna czci, co lud do niebios wiedziesz brał. Bój srogi, nęka wiernych ci, daj siłę, pomoc ze. Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolicą mądrości, módl się za nami. Przyczyna naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Dobie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Brawo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko zdrowionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowa bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowa w niebo wzięta, módl się za nami. Królowa różańca świętego, módl się za nami. Królowa pokoju, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Thank you.
módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Dajmy wszyscy wraz, niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi od po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Dałeś im chleb z nieba, alleluja.
Boże, który w przedziwnym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Akty uwielbienia po błogosławieństwie. Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione najświętsze serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona najdroższa krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w najświętszym sakramencie ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty, Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica, Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej chwalebne wniebowzięcie. Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych. Jeszcze raz bardzo serdecznie życzymy błogosławionego dnia, szczęśliwego dnia, radosnego dnia, a my okażmy naszym mamom specjalny hołd, szacunek i miłość. Szczęść Boże i życzę przyjemnego dnia. Nasza wieniec plata.
się z nami, Panią Świata. Jej dłoń nasza wieniec plata. Ona dzieł boskich koroną, nad anioły wywyższoną. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszemi. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszemi. Niech z nami sławi Maryję.